Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Monster Hunter Rise Sunbreak. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że my staliśmy się rycerzem, mamy teraz takie rycerskie ubranie. A wiecie, czego potrzebuje każdy prawdziwy rycerz? Swoich przybocznych. I oto Selin oraz Sakuya w swoich nowych zbrojach. Tak, to wszystko, ten cały wstęp był tylko po to, żeby pokazać wam, że wykułem nowe zbrojki i brońki dla naszych małych przybocznych kompanów. I jedna rzecz, której zapomniałem od trzech odcinków, to pokazać wam, że Sunbreak dostał rzeczywiście wersję pudełkową. Problem w tym, że jeśli oczekujecie, że wszystko jest na kartridżu, to nie jest. Pozwólcie, że tylko może to wyciągnę. O nie! Ojoj, wiesz co? Teraz ogarnąłem. To jest drugi kod, bo tak, Sunbreak sam w sobie jako dodatek był kodem tutaj, na jednej z kartek. A zaraz pod tym dostałem... Nie mówcie mi, że tutaj są dwa kody jeszcze. Nie mówcie mi. Okej, na szczęście nie. Mamy jeszcze jeden kod na jakiegoś pieseła i koteła. W sensie, nie, żeby mnie jakoś bardzo jarały, nie podobają mi się takie naturalne koty i psy tutaj za bardzo. Chciałbym Lisa, dajcie mi Lisa w końcu. Na przykład Fatalis. O nie, przepraszam. Okej, wystarczy tych żartów. Będę musiał potem ten kod zrealizować. Dobra, przepraszam. Głupie żarty. Mamy do pogadania z Nagim ponownie. Witaj, Lipki. Otrzymałem wspaniałe wieści od mistrza Kogarsiego. Teraz miał wymienników na zwiadę kompanów. Wysłanie kompana do punktu zwiadowczego umożliwia ci jednorazową szybką podróż do tego miejsca podczas zadania. Czy to nie wspaniałe? Teraz kompani będą jeszcze bardziej przydatni. Spróbuj. Okej, to jest coś, czego nie do końca ogarniam. Okej, możesz wysłać kompana w określone miejsce regionu, by wykonał zwiad kompana. Umożliwia ci to jednorazowo szybką podróż do tego miejsca podczas zadania. Możesz umieścić kompana tylko w jednym miejscu w lokalizacji, eksplorując uzyskujesz więcej miejsca kompanów. Okej, to są te punkty zwiadowcze. Widzę, że na niektórych mapach są dwa, na niektórych jeden. Widzę, że w większości są dwa. Czyżbym w takim razie nie odkrył jakiegoś na Wyspach Mroźnych? To jest ciekawe. Pana, na Ruinach Świętych są dwa, czyli ewidentnie na Wyspach Mroźnych nie chodziłem za dużo. Muszę to potem sprawdzić. No i na dżungli jeszcze nie mam nic. Chyba, że na Wyspach Mroźnych, czekajcie, zobaczmy. Może jakbym się przełączył pomiędzy poziomami. Nie. Okej, to jest interesujące, nie spodziewałbym się. Szczerze mówiąc, nie jara mnie to jakoś bardzo. Myślę, że to by się bardziej przydało ludziom, którzy biegają więcej w grupach i na przykład robią jakieś rajdy grupowe. Jest taki jeden kanał na YouTube, teraz nie pamiętam jak się nazywał, Gromir go kiedyś wspominał, gdzie jest pewna grupa, w pewien sposób wręcz można byłoby ich nazwać gildią. I oni właśnie na przykład robią misje, gdzie czasami teleportują się w dane miejsce, czy przenoszą się w dane miejsce i potem na przykład wszyscy zrzucają bombeczkę na Ratianę i to są takie coś ala speedruny, coś ala takie wyzwanie, ciężko mi to jakoś inaczej nazwać. No cóż, ale zaraz do tego przejdziemy, na razie jednak kupiec Oboro. No to, że znalazłeś odpowiednią lokalizację na rozbicie podobozu w dżungli. Niestety zespół, który miał go przygotować, ma problemy z lokalną dziką przyrodą, hermiteorami, mówiąc ściślej, te przeklęte karpaskowce stoją nam na drodze do wielu lukratywnych materiałów. Jako kupiec nie mogę na to pozwolić. Jeśli byłbyś tak miły, by rozprawić się z hermitaurami w okolicy, drużyna mogłaby założyć podobóz. Okej, to jest... czyli o to chodziło. Zapomniałem wam już, jak wyglądały podobozy. Tak dawno mnie tam nie było. Tak dawno się już to nie bawiłem. I proszę, tutaj mamy marynarza Colena, czyli marynarz Colen to również Cole Scott. Colen Scott. Starczy. Nie powinienem był dzisiaj brać tabletki z kofeiną, ale musiałem. I wziąłem ją rano, jest 21, więc to coś o mnie świadczy. Sekirei powiedział, że ropuchotwór został ulepszony. Udaj się do obszaru treningowego, jeśli chcesz podtrzymywać swoje umiejętności. Okej, czyli po prostu mamy możliwość teraz pójść do terenu treningowego, do miejsca treningowego, tylko nie wiem jeszcze jak do końca. Coś, co mnie zastanawia cały czas, gdzie są te puchacze, no ale... Cały czas jeszcze ich nie znalazłem i nie wiem, czy chcę je koniecznie znaleźć w tym momencie. Wydaje mi się, że na pewno tam będziemy mogli pójść. Wydaje mi się, że na pewno. Jestem niemal pewien, że będziemy tam mogli pójść. Ale tymczasem wróćmy do naszej Chikae. Okej, nic nam nie powiedziała. Super. Myślałem, liczyłem na jakieś... O, hej, twoja pierwsza misja została zrobiona. Gratulacje. Czy coś tego typu. Ale cóż, w takim razie idziemy, moi drodzy, na drugą misję. Mistrzowską i to jest Kuluyaku, potem Ludrot i dwa Arzurosy. No powiem szczerze, że tak... Te misje nie są jakoś wybitnie
hiper najlepsze, ale jak widzicie mamy zrobić tylko dwie i potem będziemy mieli level up, więc... Mówię, będziemy robić dokładnie co robiliśmy wcześniej. Liczyłem, że raczej będziemy tutaj polowali na nowe potwory, ale zakładam, że tych nowych potworów nie będzie aż tyle. Zakładam, że tych nowych potworów nie będzie aż tyle. Wiecie co, mam wrażenie, że nie pogadałem. Mam wrażenie, że nie pogadałem z panią od kablobaków, a ona chyba miała z nami do pogadania. Oj, wpadka. Ale cóż, tak już bywa. Nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie. Tu są te... nie pamiętam teraz, jak się nazywały te dodosy, takie coś dodosy. Ja nazywam dodosami, bo wyglądają jak taki dodo. I pewnie na nich były wzorowane. Ale nie pamiętam teraz, jak się nazywały. Dokładnie. A oczywiście Bulfango. Bulfango jest ciężko nie pamiętać. Przez te wszystkie filmiki, które wysłał mi Gromir. Ja pozdrawiam go serdecznie z tego miejsca. Już zjedzmy nasz prawian, trudno. Bo oczywiście, że nie wziąłem nawet niczego ze skrzyni. Brawo ja. Zobaczymy Arzuros. O, to nawet się nie przejmuje. Gratulacje, Lipku. Tutaj też nie ma hermitaurów. Może na po drugiej stronie? O, są po drugiej stronie, idealnie. Od razu Kuliaku jest też z nami, więc... Jestem ciekaw, jak te ostro kałamarnicy, czy jak się one tam nazywały, jak one działają. Oj. Ja myślałem, że te oberwę. No i oberwałem finalnie. Ja nawet nie poszedłem trasą, którą powinienem był pójść. Przecież już sobie ogarnąłem ją po części, a i tak... A i tak jak głupi. Oj. Wiem, że tak się to skończy. A i tak jak głupi poszedłem na tego Kuliaku, w ogóle nie przygotowany. Powiem szczerze, że taki brak przygotowania może mnie kosztować potem życie. To było głupie, gdybym padł na Kuliaku, ale... Cóż, ja mam do tego talent. W ogóle z czego dostałem aż... Czemu ja mam aż taki jakby heal steel? HP steel. Jak się nazywa? HP drain? HP steel? Wampiryzm generalnie. Mam wrażenie, że to jest powiązane z naszymi towarzyszami tutaj, którzy mogą mieć jakieś takie specjalne umiejętności. Wydaje mi się, że tak, że to nasi tutaj towarzysze dzięki tym nowym zbrojom po prostu jakoś... przecież oni mnie leczą jak pogrzani. Ej, czy to nie jest trochę zbyt OP? Czy na pewno nie jest trochę zbyt OP ekwipunek jak dla nich? Alko? Capcom? Znaczy, no mam nadzieję, że to jest potem trochę bardziej zbalansowane, ale... Ten HP steel byłby po prostu przeogromny. No zobaczcie, znowu, tak? A nie, dobra, teraz to chyba był ten róg, okej. Okay. Już myślałem, że sam ten HP steel mnie aż podleczył. No to jest... Czy może to coś innego było? Tutaj te ostro kałamarnicy niespecjalnie się ku nam rzucają. Chyba, a czekajcie, chyba, że to jest ten rubinowy... Teraz nie pamiętam, czy to... To chyba nie był rubinowy kablobak, on mnie nie leczył. Nie, to musiał być jakiś inny efekt. Nie pamiętam teraz dokładnie co. Ale jakiś efekt leczący, ale to było chore, ile on nie leczył. Dobra, podlej to szybko, Selin, co łaska. Właśnie mi się przyda. Leczonko, akurat tutaj wskoczył też nasz kolega Kuliaku. A.k.a. Kulka. Jak to zwykłem go nazywać w... Akurat idealnie nie trafił. Jak to zwykłem go nazywać w... Stories, w ujeczce. Ci, którzy oglądają Stories dwójkę, wiedzą, o czym mówię. Ale muszę przyznać, że Stories dwójka mnie w ogóle nie zajarał aż tak, jak zajarała mnie ta gra. W sensie, mam na myśli tutaj generalnie Rise'a. Niekoniecznie mówię o Sunbreak'u, tylko o Rise'ie jako grze. Znacznie bardziej wolę ten typ rozgrywki ponad tę turówkę, którą tam mieliśmy do tej pory. Że do tej pory, no, zmieniam tę serię, jest już skończona, nie walczyłem tam z Fatalisem, bo spoiler, tak, Fatalis jest tam ostatnim bossem. Nie żeby kogoś ten spoiler jakoś bardzo obchodził, myślę, że jeśli ktoś chciał zagrać, to już zagrał, a jak ktoś chciał obejrzeć, to obejrzał, a jak ktoś nie zagrał i nie obejrzał, to nie wiem, co robi u mnie oglądając Rise'a. W sensie Sunbreak'a, patrząc na to, że tamta gra wyszła już dużo czasu temu. Spoilery, wybaczcie. Znaczy... Też ciężko, jeśli ja skończyłem jakąś grę, to oczekuję, że widzowie raczej będą wiedzieli, że ją przeszedłem i mogą się z tej gry pojawić spoilery. Myślę, że to jest... O, ale jest ta śmieszna jaszczurka, która daje duże kule pancerza. Warto ją walnąć.
Bum. Nie mogłem, O! Ona dała coś innego? Co to... Ona dała nam skórę kuliaku. Okej, to była dziwna jaszczurka. Jeśli ja przeszedłem jakąś grę, to zakładam, że widzowie mogą oczekiwać, iż będę o niej mówił, bo jakby lubię nawiązywać, lubię porównywać rzeczy. Jest różnica między tym, że ktoś mi spoileruje grę, w którą na przykład nigdy nie grałem. Znaczy to jest tak, też może hipokryzja z mojej strony, ale jakby na tym kanale, jeśli coś jest, coś przeszedłem, to zakładam, że możecie spodziewać się, iż będę o tym mówił, bo jakby to jest mój kanał, jestem twórcą i ciężko było, żebym wam powiedział, o, tak, przeszedłem tam Risena 2, ale nie będę wam spoilerował danej rzeczy, bo nie. Chyba, że rzeczywiście myślę, że warto to obejrzeć na własne oczy. A przynajmniej staram się tak robić. A jest różnica, myślę, jakbym na przykład wam zaczął spoilerować, nie wiem, jakiegoś... bo ja wiem, co ja tam ostatnio przeszedłem. Nie wiem, czy Detroit Become Human jeszcze... O, szpon Drota Królewskiego. Potężny pazur Drota Królewskiego umożliwia mu bieg na każdym terenie. No, powiedzmy, że Detroit Become Human. Powiedzmy, że może nie każdy przeszedł, czy gdzieś są osoby, które chciały przejść, a na przykład nie miały pieniędzy, żeby to kupić, chociaż... Nie wiem, szczerze mówiąc, przy tym, ile już ta gra ma, wydaje mi się, że jeśli był to czyjś priorytet, to już sobie tę grę kupił, ale niemniej. No tej gry na przykład nie nagrałem i jeśli bym zaczął rzucać z niej spoilery, to... to rzeczywiście ktoś mógł mi powiedzieć, Lipka mówi, że nie wiem, rzucał spoilerów z gier, tak? A z drugiej strony też dochodzi element tego, jak na przykład gra jest mega, mega stara. I co wtedy? Czy warto na przykład... No, nie wiem, czy jest ktoś, kto nie grał w Wiedźmina 3? Pewnie są takie osoby. O! Zobaczcie, to idealne miejsce na zwiady kompana, czujesz to w kościach. I patrzcie, co mamy. Radawny zapisek. Proszę bardzo. W takim miejscu, powiem wam, że dosyć oczywiste miejsce. Liczyłem, że będzie bardziej schowany czy coś. I tutaj mamy piękne poletko. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli masę też duchobaków, czyż nie? Mamy takie idealne wręcz poletko na... Wydaje mi się, że to też ze względu na to, że mamy tutaj ten punkt zwiadowczy. To jest idealne poletko do nafarmienia sobie takich pierwszych tych duchobaków. Powinien też część przedmiotów zacząć sprzedać, mam takie wrażenie, z naszej skrzynki, bo ich w ogóle nie sprzedaję, dosłownie zero. A wydaje mi się, że to by było warte świeczki. Coś w tym śmieciowisku znajdę? Nie wiem, się... To jest klin... Nie był kliniec, prawda? Chyba nie. Ale zostaliśmy wielki bohater rubin. Niezwykłej wielkości kula lśni blaskiem... coś tam. Perłowy ślimak. Ślimak emitujący silny blask. Popularna ozdoba celebrytów. I Felwino. No proszę, jakie fajne miejsce. Tutaj u tych małych felinich przyjaciół. Co chciałem powiedzieć, to też dochodzi ten element, że jeśli gra jest na przykład stara i no jakby teoretycznie wszyscy mogliby już ją ograć. Ostateczny kryształ. Kryształ wzmacniający metal. Ulepsza trwałość pochłania obrażenia. To wszyscy myślę, że którzy chcieliby w nią zagrać jakoś bardzo, też już w nią zagrali i na przykład nie oponuję przed tym, żeby sobie żeby komuś zaspoilerować, czy... Jeśli o czymś mówię tak starym jak Wiedźmin 3, to zakładam, bo on ma chyba teraz, ile ma, 9 lat? Nie, przepraszam, mniej, ma 7 lat. To zakładam, okej, wszyscy już go przeszli i mogę o nim spokojnie mówić. Tak przynajmniej staram się zakładać, chociaż znowu też nie nawiązuję aż tak często do gier, których nie ograłem jakby na odcinku, już na odcinkach. Albo jeśli nawet, to staram się nie przesadzać z tymi spoilerami. No wiecie, jakby jak ze wszystkim trzeba znaleźć odpowiedni balans. W życiu i w spoilerach. Tak samo jak w samochodzie trzeba znaleźć balans, jeśli sobie rzucimy nowy spoiler i mamy... teoretycznie lepszą aerodynamikę, ale nagle nasz samochód okazuje się być jakimś wielkim garbusem z defaultowym silnikiem, którego kupiliśmy, jest z 2006 roku i tak naprawdę ten spoiler wygląda jeszcze gorzej na tym na tym samochodzie i przepraszam, to było takie trochę śmieszkowanie sobie z ludzi, którzy tuningują swoje auta, ale to jest taki tak mocno cheap tuning, że aż boli jak się na to patrzy. Moim zdaniem są po prostu auta, które źle wyglądają po tuningu. Wyglądają gorzej niż wyglądałyby bez niego. Nie wiem, jak wygląda kwestia aerodynamiki w tym momencie, czy to jest rzeczywiście warte świeczki, czy ktoś na przykład... Naprawdę?
teraz dopiero wskoczyłem. Czy to rzeczywiście, jakby ktoś się na przykład ścigał takim autem, to czy robiłoby to jakąś różnicę? Z drugiej strony, jeśli ktoś się ściga, chce ścigać takim autem, to... jakby, naprawdę? Znaczy no, nie, może jestem zbyt krytyczny. Może jestem zbyt krytyczny, ale cóż. O, proszę bardzo, a kto tutaj przyszedł? Pan Wrogi. Co ledwo go... co prawie go bolą nogi, no nie wiem, cokolwiek. Okej, okay, myślałem, że nie trafię tym drugim atakiem mocnym i już miałem się załamywać nad swoim skillem. I jeszcze jeden hip check. I jeszcze jeden hip check. I jeszcze jeden hip check. Chociaż wiem, że chyba hip check tyczy się chyba tylko i... znaczy nie wiem, czy tylko i wyłącznie, ale w dużym stopniu chyba plezota. Niemniej wszystkie takie ruchy uderzenia z miednicy czy bokiem nazywam hip checkiem. Z biodra, uderzenie z biodra, bo hip to jest w końcu biodro. Pelvis to chyba bodajże była miednica po angielsku. Powiem szczerze, właśnie ostatnio zapomniałem i musiałem się aż zapytać z gościa w pracy, bo miałem takie nie wiem, jak jest miednica, chciałem akurat nawiązać do tego, bo rozmawialiśmy o różnych rzeczach i nie mogę sobie przypomnieć nazwy kości. Co ten... Czy właśnie Celine nam jakoś tutaj kibicowała jakimś takim gwizdkiem czy coś? Miałem takie wrażenie. Mamy tam trochę materiału, zaraz je oczywiście też zbierzemy. To najpierw zajmiemy się tym naszym kochanym Kulujaku. W sumie też kulka jako samo sobie do niego bardzo pasuje, bo zawsze mam głazy, a głazy są relatywnie koliste, te, które on wybiera akurat, czy relatywnie okrągłe. Kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak się nazywały takie małe kamyczki, które były wręcz idealnie okrągłe. Czy idealnie gładkie. To nie był obol, to się jakoś inaczej nazywało. Kurczę, co ja nie mogę go trafić tym... Nie mogę go trafić coś tymi kablobakami. Idzie mi to dosłownie tragicznie. I znowu mamy jakiś bonus. Może to złoty kablobak rzeczywiście? W tym wypadku, a wcześniej mieliśmy rubinowego. Okej, on się kada 11, więc zaraz tam za nim pójdziemy. Tylko najpierw najważniejsze, czyli materiały. Okruch Kulujaku, gruba łuska Kulujaku ma mleczny kolor i jest mocniejszy niż się wydaje. I co tutaj... O, prawie same łuski. Grubej skóry Kulujaku... Gruba skóra Kulu. Grubej skóry Kulujaku używa się do szycia ubrań, bo jest bardzo wytrzymała. Wow. Cudowne opisy. Znaczy, nie, jakby nie żebym narzekał, to jest mega fajne. Podoba mi się, że w ogóle te opisy są. Możesz sobie coś poczytać tutaj w międzyczasie, szczególnie jak zdobywamy nową rzecz. I fajnie też pokazuje, że o, zdobyłeś nowy przedmiot, tak? Możesz sobie przeczytać, co to jest i do czego to służy. I jakby to podkreśla, że o, to jest coś, czego jeszcze nie widziałeś, tak? To jest coś nowego, co mogłeś wydropić z tego potwora i możesz teraz, nie, wykorzystać to do craftingu czy cokolwiek. O, dzień dobry. A kto to przyszedł? Kolejny pan Maruda. Niszczyciel radości dzieci i uśmiechów starszych. Wiem, że to nie był ten cytat, ale tak rzuciłem dla zabawy. I co, walnę Ludrota parę razy, czemu by nie? Nie boli mnie to, tam trochę materiału z niego wpadnie na pewno. Więc myślę, że nam to w ogóle nie szkodzi. A Kulujaku i tak prędzej czy później załatwimy, więc... Nie widzę powodu do wstrzymywania się od tego i rozbijam Kulujaku ściany. Dobra. Próbujesz tego Ludrota tutaj nieco... Oj, ale... Tego się... Zapomniałem o tym, że Kulujaku ma jeszcze te szarże na koniec i on tak przesuwa wręcz tego potwora, którego atakuje. Dobra, więc co, zbierzmy materiały. Zrywny ekstrakt. O, on też akurat ucieka idealnie. Gąbczasta skóra. Prawie doskonała, elastyczna skóra. Trzyma wodę lepiej niż podobne przedmioty. Mogłbym powiedzieć, że ta skóra wręcz mogłaby zostać manierką. Wydaje mi się, że to by było idealne przeznaczenie dla niej. I zobaczcie, Kulujaku nawet nam jakoś bardzo nie odskoczył tutaj. Mamy jeszcze kolejne. Duże pióro Kulujaku. Wielkie pióro Kulujaku urzeka silnymi i żywymi kolorami. Pewnie jest to pióro z jego rąk, łap, w sumie bardziej. Lub jego czuba. Mm,
Nie zapytałem w końcu Gromira, czy można tak jak wyłączyć, zapomniałem o tym. Nie sprawdziłem też w opcjach. Wiecie co, postaram się do następnego odcinka to wyłączyć, jeśli jest to możliwe. Mam tutaj na myśli ten... O, jak uderzamy w ten jego pojemnik, w tę urnę, czy też dzban, który ma w rękach, wydaje to bardzo charakterystyczny dźwięk. Nie wiem, czy słyszycie, bardzo fajny, podoba mi się. Zgadzam, że jeżeli ten dzban, on ma też swoje pewnie HP. I ono jest niezależne od tego, jakie jest HP Kulujaku. Oj, akurat on się zmęczył i chciałem go walnąć. No proszę, jeszcze też częściowo combo weszło. Nice'u. Jeśli się uda, to spróbuję wyłączyć to menu na dole, bo ono mnie naprawdę irytuje. Muszę przyznać, że ono jest strasznie wygodne. Zajmuje po prostu za dużo miejsca na ekranie. Fajnie było, jakbym mógł je na przykład włączyć tylko kiedy klikam. Kiedy klikam ZL, tak? Żeby móc podejrzeć je. Ujojoj, a wiecie co, teraz dopiero zauważyłem, że troszeczkę oberwałem po HP. W ogóle nie zwróciłem na to uwagi przez długą chwilę. W końcu musiała pójść mikstura. Też ten Kulujaku ma dosyć dużo HP. Wydaje mi się, że on też, jako że pewnie jest dżirankowym Kulujaku, to będzie miał jeszcze bardziej zwiększone HP względem swojej wersji. Względem swojej wersji high-rankowej. Nie wiem, dlaczego myślałem, że one nie będą miały zwiększonego HP, czyli te potwory, które już znamy. Nie przynajmniej rzuciłem na głaz teraz. Ale wybitnie mocny no nie jest. To może też kwestia tego, że walczyłem z nim już za dużo razy i już po prostu nie robi na mnie on żadnego wrażenia. Może też kwestia tego, że jakby zdążyłem ukończyć sensownie grę i no i to też jest dopiero low rank, jeśli chodzi o G rank. No. Niski poziom G ranku, co wiemy, że jest oznaczany tym poziomem RM, przynajmniej w wersji polskiej. Czyli pewnie MR. MR w wersji angielskiej pewnie to jest Master Rank. Coś tego typu. Chciałem wam powiedzieć coś jeszcze ciekawego, ale szczerze mówiąc na chwilę obecną nie mam nic, czym mógłbym się wybitnie pochwalić, oprócz tego, że na Rise'a, przepraszam, na Sunbreak'a, na tę grę, o której wspominałem w poprzednim odcinku, chyba dobrze mówię, chyba to był poprzedni odcinek, oraz na Summer Sale'a wydałem masę pieniędzy. Zresztą, generalnie przez to, że miałem wypłatę, to rozszalałem się, delikatnie mówiąc. I dobrze, bo w końcu nakupiłem rzeczy, które mi są potrzebne. Tak naprawdę już mi zostało dosyć niewiele rzeczy, które, powiedzmy, że są gdzieś tam moimi priorytetami relatywnymi w życiu do zakupu. Raczej większość rzeczy, które mam teraz pozostałych, to są jakieś tam już bardziej moje zachcianki, można było tak powiedzieć, takie które nie są koniecznie najważniejsze w życiu. No i są jeszcze też rzeczy oczywiście, na które zbieram, ale to jest już zupełnie inna bajka. O, proszę bardzo, już jest zmęczony Kulujaku. Nietrafiony. Niestety nietrafione combo. Praktycznie mógłbym tym tarciem demonicznej serii zacząć atakować częściej. Ale nie wiem czemu jakoś ten atak tej demonicznej serii mi jakoś zupełnie pasuje. W sensie, nie mogę się przyzwyczaić. Raczej używam X-a, bo jest szybkim atakiem, jest krótki i nie wymaga combo. A jak chcę rzeczywiście zrobić jakieś combo, to rzucam X plus A. Czy ja zrobiłem 8 Hermitaurów? Chyba nie. Wydaje mi się, że to był chyba dopiero trzeci i czwarty. Ale nie jestem 100% pewien. O, dzień dobry, Ludo odszedł. Czy on się stąd wyniesie, czy się wyniesie stąd Kulujaku? Bo jeśli się wyniesie stąd Kulujaku... O, w ogóle zniszczyłem mu ten jego pióropusz. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Tak jak było powiedziane, że jest zniszczona część, to był chyba ten jego pióropusz. Czy one się będą biły, czy Kulujaku ucieknie? Nie, Ludo o dziwo ucieka, okej. Okay. Liczyłem, że Kulujaku raczej będzie tym, który tutaj zwieje. Jeszcze Sejm nas tutaj troszkę wyleczy. Tak, zdecydowanie to jak uderzamy w jego dzban, to jest atak na dzban, bo widziałem, że on tam zaczął pękać w pewnym momencie. Chyba mi o tym już też ktoś wspominał dawno, dawno temu, jak zaczynałem dopiero grać w Rise'a. Mówię o podstawowej wersji, ale od tamtego czasu minęło pewnie z rok minął. Tak bym zakładał. No nie pamiętam, kiedy dokładnie wyszedł Rise teraz. Okej, okay, chodź tutaj, panie Kulujaku. Chciałbym, żeby on jeszcze uciekł stąd, bo chciałbym się jeszcze boić z Hermitaurami. O, i te dwa Hermitaury mi tutaj zniknęły.
Niestety nie. Dobra. Mogę zebrać, gdzie się da. Materiał. Halo? Mogę już? Mogę już. Mamy minutę teoretycznie. Nie wiem, czy w minutę uda mi się do tych hermitałów jeszcze gdzieś tutaj dotrzeć, ale może. Może damy radę wykonać tę misję. Kruch, kulujaku, inne pierdoły. Dobra. Nic wybitnego. Wszystko, co już mieliśmy. Dzisiaj. Spróbujmy. Tutaj powinny być gdzieś hermitały, jak dobrze kojarzę. Czy już się zrespił może tutaj za wodą? Mamy 30 sekund. Życzę sobie powodzenia. Tak jest. Mamy tutaj przynajmniej jednego. Ach, tak, jest tam też drugi. Okej, okay, 20 sekund. Dobra, to jest piąty. No to nie dam rady tego zrobić teraz. Trudno. Ale warto będzie pamiętać, że trzeba to jeszcze też dokończyć jako rzecz. W sumie, wiecie co, jak tutaj byłem wcześniej, ale tak, wiem dlaczego tutaj nie skończyłem tego. Nie skoczyłem tam na dół, ponieważ pamiętacie, tam na dole świątyni też były jeszcze chyba dwa hermitały. To dlatego, że miałem kulujaku, potem się skupiłem na kulujaku. No nic, ale zadanie ukończone, moi drodzy. Mamy 26 minut, więc może jeszcze wyjdzie nam rozmowa z kimś. Jestem niemal pewien, że wyjdzie nam rozmowa z kimś. Proszę bardzo, jeszcze za rozbicie głowy dostaliśmy dodatkową część. 11 tysięcy, całkiem sporo. Jak na... całkiem sporo. Znaczy pewnie te rzeczy z dzienniku będą jakieś... trzeba jakieś chore pieniądze, ale... ale całkiem sporo, jestem z tego zadowolony. To jest chyba ostatni odcinek, który mogę dzisiaj nagrać, bo... tak, bo jutro idę do pracy, chcę jeszcze to wyrenderować i... i wrzucić na czas, więc mam nadzieję, że się uda. Tak jak mówię, nie wiem, czy wczoraj były dwa odcinki, czy dzisiaj będą dwa odcinki dla was, bo ten odcinek powinien wchodzić 2 lipca. Ale jeśli wczoraj były to dwa, to... to spoko, jeśli dzisiaj były dwa, to też spoko, ale potem już będziemy raczej jechali po jednym odcinku, bo chciałbym zacząć dalej wrzucać Ace Attorney jednocześnie na zmianę z Sunbreakiem, dlatego że Ace Attorney mi się dobrze po prostu gra. Wydarzyło się... przepraszam. Wydarzyło się coś, o czym powinieneś wiedzieć. Chodzi o Kamurę. Przecież to prawda, że Furia jeszcze nie dobiegła końca. Twoja wioska wyszła z niej bez szwanku, dzięki tobie. Za sugestią starszego Fugena, Elgado i Kamura wzmocnią więzi, zaczną ściślej współpracować. Jest niestety jeden z kopów. W dżungli jest Tyranado, który sprawia nam problemy. W rezultacie podróż pomiędzy dwoma krainami stała się trudna. Właśnie mieliśmy wysłać rycerzy, by zajęć się tym problemem, ale starszy Fugen zasugerował ciebie do tego zadania. Skoro tak w ciebie wierzę, jestem pewna, że dasz sobie radę. Chikae przekaże ci szczegóły zadania. Okej, okay. Czyli moi drodzy, znowu Janusz. Janusz po raz drugi. Po raz trzeci sprzedany. Ale, proszę bardzo, mamy tutaj jeszcze jakąś misję. Od Oboro. Pięknie, witam, rybki. Widzę, że znalazłeś pewien ciekawy artefakt. Mogę spojrzeć? Co ty nie powiesz? Tak mi się wydawało. Słyszałem o takich starych wiadomościach od Kagero. Są bardzo rzadkie, a zatem dość wartościowe i rozkwytywane. Miałem nadzieję, że pewnego dnia natrafię na jedną z nich. No i proszę. Niełatwo je znaleźć, masz dużo szczęścia, skoro udało ci się ją znaleźć. Jeśli znajdziesz kolejne, bardzo chętnie je przejrzę. Oczywiście wynagrodzę cię za tę możliwość. Cóż, życzę ci pomyślnych poszukiwań i skóry, dziękuję. A zobaczmy jeszcze, czy może ma loterię. Jest loteria tutaj u niego. Kulki szczęścia otrzymywane czasem w zagraniu, po zagraniu w loterii oznaczają dobrą pasę. Po zdobyciu kulki przyznawane są punkty, a po zebraniu wystarczającej liczby punktów można wygrać nagrodę. Po zdobyciu kulki szczęścia jest szansa uzyskania rzadkiej kulki doładowania. Kulki doładowania mnożą otrzymywane punkty przez 2, 4 i 8. Użycie kwitu loteryjnego daje szansę zdobycia większej liczby kulek szczęścia. Okej. Okay. My niestety tych kwitów loteryjnych nie mamy, ale rzućmy sobie... rzućmy sobie tutaj jakąś loterią. Czemu nie? A, no tak, zapomniałem o tym, że możemy tylko raz na jakby co misję zrobić. Cały czas zapominam o tych loteriach. Powiem wam, że to jest mechanika, z której w ogóle nie korzystałem. Patrzcie, w ogóle to jest gość, który jest nowicjuszem. On wygląda jakby był mega opancerzony. Dobra, ale... dziękuję wam bardzo w tym miejscu za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, fajnie na Discorda, albo znajdźcie patrona na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. Staram się, żeby zamykać te odcinki w półgodzinnych odstępach, dlatego że na razie, mówię, przetwarzanie YouTube'a to jest problem i nie chcę, żeby te odcinki się bardzo spóźniały. Wiem, że i tak często są spóźnione, więc wybaczcie mi, że jest to nieco krótsze, ale tak jak mówię, zobaczymy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jutro. Do zobaczenia, do następnego i na razie.